stay a while and listen. Tak, tak właśnie kończą się no-life'owe wieczory, a nawet dni w StarCraft'cie, czy Diablo, czy co to było. Tym razem jednak stało się inaczej. Obudziłem się z jakimś dziwnym pakunkiem. Każdy chciałby się obudzić ze StarCraftem na cyckach. Jeśli wydaje wam się to wszystko dziwne, owszem, macie rację. To jest edycja kolekcjonerska tego StarCrafta. Ja grę skończyłem, mam swoją, więc... Czy może Blizzard, mówiąc o niej, rozwinął się, zatrzymał właściwie w rozwoju 10 lat temu, ale... Co robi muzyka Harema? Co robi Harem i ten koleś od filmiku o Steinbachu? Co byśmy zrobili? Rodzinny unboxing? Przecież nie jesteśmy rodziną. Okej, StarCraft z pewnością nie jest niczym dobrym w moim życiu. Chcę po prostu zakończyć ten patologiczny sen. Jeśli ktoś z was ma ochotę na omawianą edycję kolekcjonerską Heart of the Swarm, to jest najnowsza część, niech podąża za instrukcją podaną w opisie, a być może będzie mu dana. Ja stąd spadam.